wiecie, moja spontaniczność wymyka się spod kontroli. Miałam iść do restauracji, jechać do restauracji, a jadę prosto do hotelu, wysiadłam z autobusu, bo przyjechał koło hotelu, także teraz wam opowiem historię mojego życia. Boże, widzicie jak ja wyglądam? Po prostu kto by się spodziewał tego? Naprawdę, a dostałam wodę, niż że kupiłam sobie wodę, chociaż to i tak nie da się kupić nic innego niż kupną wodę. Nie potrzeba mi niczego więcej, jest wspaniale. I zobaczcie, jaki mam widok na miasto! Zarąbiście! Słuchajcie, tak się cieszę, że zatrzymałam się w innej dzielnicy, bo zupełnie inny Bangkok widzę w tym momencie, także przyjechałam łodzią, tam potem pokażę. A teraz lecę na kolejkę miejską i jadę do super knajpy. To jest przyszłość, automaty z mlekiem sojowym, proszę państwa. Lala! Moi drodzy, postęp, mamy papierową słomkę. Moi drodzy, oto mała zupa tom yum. Nie wiem, w jaki sposób jest mała, ale jest gigantyczna, ale smacznego. I mój numer dwa, czyli smażone tofu z tajską bazylią i do tego ryż jagodowy, czy tam purpurowy. Może czas na małą recenzję jedzenia. Słuchajcie, sła była pyszna, ale dla mnie w sobie musi być coś takiego skrobiowego, jakiś ziemniak, marchew, albo chociaż kalafior. Natomiast, ale była bardzo smaczna, super przyprawiona i tofu było bardzo dobre, ale dla mnie troszkę za suche. Nie wiem, co się ze mną stało, po tym tygodniu w olew mam wrażenie, że zrobiłam jakaś wybredna. Ryż oczywiście był boski, całość naprawdę bardzo smakowita. Zapłaciłam 280 za dania główne, czy to jest jakieś niewiele ponad 30 zł, także myślę, że nieźle. Jutro próbuję nowych rzeczy, a teraz idę na właśnie tę manifestację wegańską, także zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I jestem mega zmęczona, a w końcu nie opowiedziałam mojej historii z dzisiaj. Ale czad, o kurde! So what's that? Oh, this is a barbecue mushroom burger. Enjoy. Kochani, wróciłam do hotelu, to jest mój czadowy, czadowy widok z okna. Dzień dobry. Dla takich chwil warto wstać o 6, moi drodzy. Rano wstaje, ten ma wschód słońca. Dzień dobry, Bangkok! Tak zaczyna się dzień w raju i nie hejtujcie mnie za słomkę. Z serii Sfrustrowana Karo, to plastik jest wszędzie, a pani nie chciała mi pokroić kokosa, więc piję wodę kokosową, teraz nie mogę zjeść mięska. Śniadanko! Dzień dobry, moi drodzy. Chyba już się z wami witałam, jestem strasznie rozkojarzona, bo prawie w ogóle nie spałam. Widzę się z koleżanką, którą poznałam wczoraj i idziemy na największy market w Europie, Chatuchak Market, kupić pamiątki i zjeść pysznego w z polecenia jadłonomii. Także zapraszam was ze sobą. Yes, please. Słuchajcie, to jest sok z trzciny cukrowej. Do you want to be in my vlog? That's my friend Lou from Spain. Idziemy właśnie do wegańskiego supermarketu, słuchajcie. Prawdziwy tajski wegański. Jakby ktoś chciał kupić trochę mięsa, to są różne style. Raj sosu sojowego, moi drodzy. Słuchajcie, to jest nasza uczta, już wam mówię. Tu jest mój Pad Thai Wonsang, taki jak polecała Marta Dymek. Dalej mamy sałatkę z papai, którą dzielimy. Tutaj jest jakiś inny Pad Thai
i do tego tak jakby baobansy z nadzieniem taro i czarny sezam. Is it black sesame or black sesame? Yes. Są como baobans. Nie wiem, czy widzicie, ale jest tutaj po prostu przepięknie. Jest zachód słońca i idziemy spotkać się z ludźmi z wczoraj, właśnie z tej The Q, z bangkokowego spotkania aktywistów. I jest po prostu prze cudownie. Jestem tak wdzięczna i tak szczęśliwa. Spędziłam wspaniały dzień z Lud i cudowną kolację z ekipą z wczoraj, z ekipą z Anonymous for the Voiceless, ludzie międzynarodowi, weganie. Wspaniałe osoby, naprawdę bardzo inteligentni i ciekawi ludkowie. Teraz wracam sobie spacerem do mojego hotelu, jest dopiero 9:00 coś, ale ja ledwo żyję. Więc może po drodze sobie kupię jakiś deser, bo chciałam spróbować jednej rzeczy i nie miałam okazji, a koło mnie jest targ. Także kupię sobie deser i lecę spać. Jutro czeka mnie ostatni dzień, bardzo fajny dzień. Oczywiście lecicie ze mną. Słuchajcie, zrobiłam małe zakupy i zrobię z tego super bowla śniadaniowego. Mam mleko pistacjowe, mango sticky rice, głowę, orzechy, migdały i bananki. Głowę może sobie pokroję i zostawię na później. No, improwizacja. Że nie wiem, co mi jest, ale wyglądam jak burak i mam fatalny humor. Za mną mój ostatni masaż stóp, kochani. Jestem w centrum turystycznym, bo tutaj będę za chwilę miała kurs kulinarny. Przyszłam na mój kurs gotowania i jestem trochę wcześniej. Dostałam wodę i talerz owoców, czyli świeże mango i świeży ananas. Wyszłam z hotelu, jestem z moim plecakiem, jadę na lotnisko, może wam coś pokażę z lotniska, ale jestem ledwo żywa. Muszę się skupić, żeby nikt nie zjadł tutaj. Nie no, śmieję się. I lecę. Jak to się mówi? Przyszedł goniec i bajki koniec. Kochani, tak jak widzicie, wróciłam już z Tajlandii, ale problem, o którym chciałabym na koniec z wami porozmawiać, jest w tym kraju bardzo poważny. Nie wiem, czy słyszeliście o kampanii Mam Czas Rozmawiać, ale to właśnie jej chciałabym poświęcić ten końcowy klip. Mnie osobiście uderzyły te informacje, ale w Polsce w 2017 roku wykryto ponad 1500 przypadków zakażenia wirusem HIV. I co jest tutaj niepokojące, to to, że większość z nas mimo wszystko uważa, że problem ich nie dotyczy, a prawdą jest, że zakazić może się każda osoba, niezależnie od wieku, płci, religii czy orientacji seksualnej. Zbadać powinna się każda osoba, która kiedykolwiek miała kontakt seksualny z kimś, kto nie zbadał się na obecność wirusa HIV i nie wie, czy jest zakażony lub nie, lub też miała wielu partnerów, wiele partnerek seksualnych i nie stosowała prezerwatyw. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie mamczasrozmawiać.aids.gov.pl. Oczywiście też jest ona podlinkowana w opisie.
Obecnie trwa Europejski Tydzień Testowania na HIV, a jutro, czyli 1 grudnia, mamy Światowy Dzień AIDS. Także moim zdaniem jest to idealna okazja, żeby taki test wykonać. Na stronie aids.gov.pl/PKD znajdziecie informacje o 30 punktach PKD w Polsce, w których można wykonać badania. Są one bezpłatne i anonimowe i nie potrzebujecie do tego żadnego skierowania. Na koniec chciałabym zachęcić Was do rozmawiania z Waszymi rodzinami, z Waszymi przyjaciółmi, bez względu na wiek, o tym, że AIDS i HIV mogą dotyczyć każdego. Ja osobiście mam nadzieję, że chociaż trochę zmieniłam Wasze nastawienie do tego problemu i zachęciłam do rozmawiania i do badania. Odsyłam Was do strony Mam Czas Rozmawiać aids.gov.pl po więcej informacji, jak i do zapoznania się z broszurą mini rozmówki. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!